Witam zaproszone media, mieszkańców miasta Łomża. Zgodnie z paragrafem 21 ustęp 2 punkt 3 statutu miasta Łomża mam możliwość za pośrednictwem mediów wykonać zadanie, które do tego zobowiązany jest prezydent miasta, czyli poinformować mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu. Wypełniając ustawowy termin do 15 listopada, budżet został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przedstawiony radnym. Niebawem pewnie ruszą prace w komisjach merytorycznych. Mam nadzieję, że budżet na rok 2016 uda się przyjąć jeszcze w tym roku. Budżet miasta został opracowany w sposób odpowiedzialny, tak aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim budżet miasta został skonstruowany, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie edukacji w mieście. Projekt budżetu miasta na rok 2016 uwzględnia założenia polityki społeczno-gospodarczej oraz program budowy ulic. Uwzględnia potrzeby oraz wydatki, które muszą być realizowane w odpowiedniej kolejności. Jak wiecie Państwo, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do realizowania zadań własnych oraz zadań zleconych. I oczywiście zadania własne oraz zadania zlecone zostały ujęte w projekcie budżetu. Chciałbym przy tej okazji poinformować Państwa, że to, do czego miasto Łomża jest zobligowane, czyli do wykonywania zadań własnych, m.in. prowadzenie urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, powoduje, że subwencje, które otrzymujemy z centrali, nie są wystarczające i miasto musi pozostałe środki je zabezpieczyć. W związku z tym, podobnie tak jak i inne samorządy w mieście, miasto Łomża będzie występowało o zwrot tej brakującej subwencji. Miasto Kraków, taki pozew zbiorowy został złożony m.in. przez samorządy w Wielkopolsce. Również miasto Łomża będzie o pozostałe środki, które powinny być przekazywane z centrali, a nie są, i musimy te środki zabezpieczyć ze środków własnych, będziemy się ubiegać o ich zwrot. Jeżeli chodzi o budżet tego roku, do budżetu zgłoszone zostało o 20 milionów więcej potrzeb, niż była możliwość ich uwzględnienia. Poprosiłem jednostki podległe prezydentowi miasta, wydziały w Urzędzie Miasta o zaproponowanie potrzeb, które są oczywiście według kierowników, dyrektorów tychże jednostek najważniejsze i budżet, jaki jest im potrzebny do tego, żeby realizować zadania, do których zostali oni zobowiązani. W wyniku tego zgłoszono do budżetu o 20 milionów więcej tych potrzeb, które są ujęte w propozycji przedstawionej przeze mnie. Nie było to oczywiście możliwe do zrealizowania ze względu m.in., że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących, a w zaproponowanej wersji przez dyrektorów ta różnica wynosiła 7 milionów złotych. W związku z tym nie było to zgodne z ustawą o finansach publicznych, z paragrafem 242. Budżet na rok 2016 konstruowany jest w oparciu o racjonalizację wydatków. My już od początku kadencji rozpoczęliśmy proces racjonalnego wydawania środków publicznych. Stąd m.in. jednostki podległe prezydentowi miasta, wydziały zostały zobligowane do tego, żeby
przedstawić nam propozycję zmniejszenia wydatków bieżących. Pracujemy cały czas nad tym. Mam nadzieję, że uda nam się już w niedługim czasie, a taki cel postawiłem sobie do roku 2018, zmniejszyć wydatki bieżące. Jest powołana komisja, w skład której wchodzą radni, która zajmuje się racjonalizacją wydatków, ale jeżeli wydatki bieżące oczywiście można zmniejszać przy racjonalnej prowadzonej polityce w zakresie zatrudniania. Stąd też między innymi informacje taką otrzymali dyrektorzy, żeby zatrudnienie, które jest w ich jednostkach, zatrudnienie, które jest w Urzędzie Miasta, prowadzić racjonalnie. Oczywiście nie chodzi tutaj o zwalnianie ludzi, ale co roku kilkanaście osób odchodzi na emeryturę, w związku z tym niekoniecznie całe 100% trzeba rekrutować na nowo pracowników. Można prowadzić też pracę polegającą na obarczeniu może dodatkowymi obowiązkami i też pewną funkcjonalnością stanowisk. Budżet na rok 2016 w mojej ocenie jest budżetem proinwestycyjnym. Uwzględnia wiele inwestycji, które są miastu potrzebne. Większość z tych inwestycji będzie realizowana po uzyskaniu środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że te inwestycje, które zostały zawarte w budżecie miasta, uda nam się zrealizować. I nawet jeżeli planowane w związku z tym jest zaciągnięcie kredytu, to miasto Łomża przy partycypacji 89%, jeżeli oczywiście takie dofinansowanie uda nam się uzyskiwać, będzie realizowało te inwestycje. Przechodząc już do projektu budżetu, wydatki budżetu w wysokości 292 462 052 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 239 185 233 zł, majątkowe w wysokości 53 276 819 zł. Otrzymaliście Państwo informację dotyczącą projektu budżetu miasta na rok 2016. Taka informacja także zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miasta, tak żeby każdy mieszkaniec Łomży mógł w tej wersji takiej też skrótowej zapoznać się z budżetem. Oczywiście projekt budżetu miasta będzie, znaczy jest umieszczony na biuletynie informacji publicznej. Struktura wydatków w informacji, którą przygotowaliśmy, w nawiasach macie Państwo przewidywane wykonanie za rok 2015, tak żebyście mogli porównać strukturę wydatków, która przewidziana jest w roku 2016 do roku 2015. Może jeżeli chodzi o tę strukturę wydatków, to Państwa nie będę informować. Będziecie mogli zobaczyć to w broszurce. Mieszkańcy również będą mogli się zapoznać na stronie internetowej. Przejdę do meritum. Dochody budżetu w wysokości 278 milionów, z tego wydatki bieżące w wysokości ponad 249 milionów, majątkowe w wysokości niecałe 29 milionów złotych. Plan dochodów będziemy realizować w oparciu o dochody własne 16 749 353 złote, dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy 2 565 700 złotych, dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski 37 016 033 złote, dotacje na zadania zlecone
22 300 952 zł, dotacje na zadania własne 14 130 691 zł, wpływy środków unijnych 15 016 136 zł, subwencje ponad 101 milionów, udziały w PIT i CIT 59 620 773 zł, dotacje z porozumień prawie 192 miliony, pozostałe dochody majątkowe ponad 9 milionów zł, w tym ze sprzedaży majątku między innymi w podstrefie Łomża Suwarki Strefy Ekonomicznej ponad 8,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o deficyt, planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych i pożyczek na kwotę ogółem 21 785 109 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 329 155 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczonego na inwestycje w kwocie 14 455 954 zł. Zadłużenie na koniec 2016 roku, jeżeli oczywiście zostaną zaciągnięte kredyty w planowanej wysokości, to co jest uzależnione też w dużej mierze od dofinansowania zewnętrznego, wyniesie 46,76% planowanych dochodów ogółem. Planowana jest w budżecie miasta rezerwa ogólna w wysokości 1 377 224 zł, celowa w wysokości 4 143 730 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, odprawy w kwocie 498 891 zł, wydatki oświatowe w kwocie 1 922 063 zł, zarządzanie kryzysowe w kwocie 582 776 zł, wydatki instytucji kultury w kwocie 582 076 zł i inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1 100 000 zł. Przewidziane są środki na różne cele, m.in. wspomniany przed chwilą budżet obywatelski, który w porównaniu do roku 2015 wzrośnie o 100 000 zł. W projekcie budżetu ujęte jest samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł. Ujęte są stypendia sportowe 40 000 zł. W najbliższy piątek odbędzie się Rada Sportu, gdzie wspólnie z członkami Rady Sportu opracowane zostanie regulamin przyznawania stypendiów sportowych. Chciałbym tutaj nadmienić, bo w mieście funkcjonują stypendia sportowe, że będą to stypendia sportowe dla wybitnych sportowców Łomży, czyli to, czego w Łomży nie było od lat i o co też m.in. środowisko sportowe bardzo usilnie zabiegało. Nagrody konkursowe w dziedzinie sportu 15 000 zł. No i środki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. Tutaj również mamy wzrost w porównaniu do roku 2015. 2 153 145 zł. W 2015 roku mieliśmy kwotę 2 057 924 zł. Pokrótce przytoczę najważniejsze inwestycje w 2016 roku. Później udzielę głosu dla pana prezydenta Andrzeja Garlickiego i pani prezydent Agnieszki Muzyk, gdzie już w sposób szczegółowy poinformuję państwa o inwestycjach, które są przewidziane w projekcie budżetu na rok 2016. Z działu ochrona środowiska, budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZG w Czartoli, Korytkach Leśnych. 5 400 000 zł. Planowane jest pozyskanie środków unijnych. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Kwota 0,5 miliona zł. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na poziomie 80%. Z działu oświata i sport. Termomodernizacja przedszkoli nr 148 w Łomży. Kwota 4 265 000. Planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych.
budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących. Kwota 908 tysięcy złotych. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków z wyż przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących. Kwota 793 tysiące. Planowane również dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. W projekcie budżetu ujęta jest modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. Kwota 400 tysięcy złotych. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo jest z niego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2. Kwota 343 330 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Modernizacja bazy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 185 tysięcy, jest to kontynuacja zadania z roku 2015. Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 700 tysięcy zł. Modernizacja pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 10 pół miliona złotych. Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizyko-chemicznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących. Kwota pół miliona złotych. Możliwe jest dofinansowanie ze środków unijnych. Wartość całkowita zadania to prawie 2 miliony złotych. Jeżeli chodzi o drogi, to oczywiście mamy plan budowy dróg w mieście Łomża i w oparciu o ten plan zostały ujęte takie, a nie inne drogi w mieście. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ulicy Załady Przedmieście. Kwota 5 500 000 zł. Planowane jest dofinansowanie. Budowa drugiej jezdni, ulica Szosa Zambrowska. Kwota 4 791 000 zł. Planowane pozyskanie dofinansowania na poziomie ponad 4 milionów złotych. Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika. Przebudowa ulicy Krzywe Koło. Drugi etap 2,5 miliona złotych. Do wykonania pozostał odcinek od ulicy Radzieckiej do ulicy Rządowej. Budowa ulic Piaski, Podleśna, Ptasza, Stawowa, Piaskowa. 2 260 000 zł. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ulicy Wiosennej do ulicy Działkowej. Kwota 2 milionów złotych. Budowa terenu przy ulicy Żabiej 800 tysięcy złotych. Planowana jest również budowa budynku socjalnego, 56 mieszkań. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 7 milionów złotych. W projekcie budżetu mamy zapisane 3 494 250 złotych. Planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Dopłat 30%. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży, drugi etap, 2,5 miliona złotych. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Wartość całkowita inwestycji 8 milionów złotych. Jak Państwo wiecie, od dłuższego czasu zabiegamy o remont Filharmonii i już w najbliższym czasie pojedziemy i będziemy rozmawiać z Ministerstwem Kultury, żeby zostały uruchomione dodatkowe środki na realizację Filharmonii. Modernizacja hali targowej na Starym Rynku. W projekcie budżetu mamy zapisaną kwotę 2 milionów złotych. Planowane jest pozyskanie środków unijnych. Wartość całkowita inwestycji to 10 milionów złotych. Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ściany piwnic budynku CEP-u Domu Pomocy Społecznej 620 tysięcy złotych. Realizacja pod warunkiem pozyskania środków unijnych. I termomodernizację budynków komunalnych w Łomży, Wojska Polskiego, Polowa, Aleja Legionów. Zapisaną mamy kwotę 0,5 miliona złotych. I tutaj planujemy uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85%. Tak jak powiedziałem, niebawem ruszę w komisjach merytorycznych prace nad projektem budżetu miasta. Mam nadzieję, że do końca roku uda się projekt budżetu miasta uchwalić tak, żebyśmy mogli aplikować o środki unijne. Szybkie uchwalenie budżetu, czyli do końca roku, pozwoli nam to na to. Ponadto jest to projekt budżetu. Jak wiemy, projekt jest przedstawiany przez organ władzy wykonawczej. Mam nadzieję, że praca na komisjach merytorycznych, na Komisji Finansów
będzie bardzo merytoryczna, tak jak to było zresztą i zresztą jak ona jest na każdych kompromisjach Rady Miejskiej w Łomży i wspólnie z radnymi uda nam się dobry projekt budżetu dla miasta Łomży podjąć. Dziękuję. Przekazuję głos do pani prezydent. Szanowni Państwo, ja pozwolę powiedzieć sobie słów kilka na temat tych działów, za które czuję się odpowiedzialna. Rozpocznę od oświaty. Pan prezydent mówi o inwestycjach, do niej za chwilę wrócę. Natomiast chciałabym podkreślić, Państwo zapewne wiecie to doskonale, że 50% budżetu miasta Łomży są to wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W związku z powyższym pan prezydent powiedział, że potrzeby, które były wyartykułowane w tym pierwotnym planie, a złożone do projektu budżetu ze wszystkich jednostek wynosiły o 20 milionów za dużo w stosunku do naszych możliwości. Wobec czego stanęliśmy przed bardzo trudnym dylematem, ponieważ siłą rzeczy musimy zmniejszyć, optymalizować wydatki w tym dziale, który jakby jest bardzo mocno jakby obciążający budżet, obciążający w cudzysłowie rzecz jasna, bo wiemy, że realizuje zadania związane z edukacją naszych dzieci, naszej młodzieży. Dlatego też podjęliśmy z Wydziałem Oświaty, z Wydziałem Skarbu i Budżetu pracę nad taką konstrukcją budżetu w zakresie szkół, przedszkoli, ażeby te koszta zoptymalizować. Proszę Państwa, my wiemy doskonale, że po tych wszystkich analizach, zresztą to jest oczywiste, że największe koszty w zakresie oświaty to są koszty stałe, więc związane przede wszystkim z wynagrodzeniami. I w tej sytuacji wiemy, że nie możemy optymalizować tych kosztów, prowadząc do zwolnień, bo tego nie przewiduje pan prezydent w żaden sposób. Natomiast musimy przyjrzeć się pozostałym kosztom i to czynimy. Pracujemy nad taką konstrukcją budżetu, która byłaby taką konstrukcją, którą nazywamy z jednej strony modelem związanym z parametryzacją, ale też kontekstowym. Ja wyjaśnię to. Jeśli mówimy o parametryzacji, mamy na myśli to, że bierzemy pod uwagę subwencję, która wpływa do naszego budżetu i zakładamy, że z budżetu miasta dokładamy do każdej szkoły placówki 25%. I to jest parametryzacja, ale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy każdej szkoły czy placówki traktować jednomiarą. Dlatego też będziemy w przypadku każdej szkoły jakby kontekstowo analizowali jeszcze możliwości, potrzeby jednostki. Jednakże ten punkt wyjścia to i taką konstrukcję z Wydziałem Skarbu nad taką konstrukcją pracujemy z Wydziałem Oświaty. Proszę Państwa, w związku z tym, to pan prezydent już wspomniał, na pewno nie chcemy, nie będzie zwolni, to możemy powiedzieć, ale na pewno dołożymy wszelkich starań i już dokładamy tutaj przy współpracy z Wydziałem Edukacji oraz z Wydziałem Skarbu, aby optymalizować koszty w tym dziale, które najwięcej tych kosztów jakby w naszym budżecie zawiera, czyli w Wydziale Oświaty. Pan prezydent wspomniał, że na przykład będzie to polegało na tym, że jeśli są emeryci, to my jednak będziemy starali się z innych placówek naszych przesuwać chociażby osoby po to, żeby te koszty były mniejsze, by bardziej efektywnie wydawać nasze środki. Przypominam, proszę Państwa, że na początku naszej kadencji deklarowaliśmy uruchomienie tzw. bazy nauczycieli. Ona zaczęła funkcjonować już w sierpniu, ale oczywiście nie miało to przełożenia na nowe arkusze organizacyjne, które są tworzone w miesiącu maju. Natomiast mamy już taką możliwość, by wglądać w to, co się dzieje w szkołach w sposób o wiele bardziej wnikliwy, niż było to możliwe wcześniej. W tej chwili również arkusze organizacyjne mamy już w wersji elektronicznej i każda zmiana w tym arkuszu organizacyjnym w szkole jest jakby już za moment będzie widoczna w ciągu zdarzeń, czyli w pewnej historii, nie tylko jakby jako jednorazowe podpisywanie dokumentów. Proszę Państwa, w związku z tym, reasumując, jeśli chodzi o edukację, to są bardzo duże koszty, na pewno nie będziemy oszczędzali, ale nie kosztem zwolnień czy stanowisk pracy, ale na pewno zwiększenia efektywności wydawanych środków. Tu mówię o kosztach bieżących,
kosztach stałych, które zabijają nasz budżet i budżety naszych jednostek. Co nie znaczy, że będziemy na oświacie oszczędzali. Jeśli Państwo wnikniecie głębiej w budżet, to proszę zauważyć, że w planie wydatków majątkowych na rok 2016 jest 10 miliony 270 tysięcy, podczas gdy planowane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku na oświatę i wychowanie to było 4 miliony 897 tysięcy, czyli ponad 5 milionów złotych w 2016 roku zamierzamy wydać więcej na inwestycje związane z umocnieniem naszych placówek oświatowych. Czyli jakby konkluzja. Staramy się optymalizować wydatki bieżące, bez szkody dla pracowników, jednocześnie inwestując w to, co ma wzmacniać nasz potencjał materialny. Pan prezydent wymieniał te inwestycje. Boiska, termomodernizacje, które są niezwykle istotne, które w konsekwencji doprowadzą też do zwiększenia oszczędności w zakresie kosztów stałych, czyli oszczędności energii. Dalej inwestycje związane z rozwojem bazy sportowej. Dalej inwestycje związane z rozwojem bazy zaplecza kuchennego, bo bardzo nam na tym również zależy, by nasze dzieci, nasza młodzież żywiła się w szkołach. Są oczywiście w kraju próby przekazywania stołówek chociażby firmom zewnętrznym. My tego nie planujemy. Ponosimy koszty określone w związku z tym, ale wiemy, że dzięki temu zapewnia to dobrą jakość żywienia w naszych szkołach, co wpływa na stan zdrowia naszych dzieci i młodzieży. I proszę Państwa, to o tym Pan Prezydent mówi, ale pozwolę sobie to jeszcze powtórzyć. To jest plan, to są środki, które mają być wydawane w zakresie oświaty na wkłady własne w projektach unijnych. Wymieniony zespół szkół weterynaryjnych, który planuje, jest przygotowany projekt bardzo dużego działania na 2 miliony złotych, nasz wkład własny to 500 tysięcy. Na pewno będą powstawały jeszcze projekty unijne, jeśli tylko pojawią się konkursy. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, pan prezydent jakby zrealizował już to założenie, jest wzmocniony wydział funduszy unijnych i będziemy robili wszystko, by pozyskiwać środki zewnętrzne. My jesteśmy zobligowani do wkładów własnych, ale personalnie dział jest już wzmocniony, będzie jeszcze wzmacniany po to, żeby oprócz tego, co mamy w naszym budżecie, zrobić wszystko, by te środki zewnętrzne, które pojawiają się i będą się pojawiały w 2006 roku już w bardzo intensywny sposób, byśmy mogli je wykorzystywać. Mówiąc o oświacie, ale mówiąc również o działaniach związanych z pomocą społeczną, czy z kulturą, czy ze sportem. Więc ja, proszę Państwa, nie sposób mówić w tej chwili tak bardzo szczegółowo, bo o oświacie, jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście udzielę szczegółowych odpowiedzi. Powiem tak, że bardzo bacznie z panią Skarbnik przyglądamy się budżetom każdej szkoły. Proszę Państwa, ja również zrobiłam wiele analiz dotyczących chociażby zastępstw w szkołach, które też generują koszty. Dzisiaj to nie jest miejsce i czas pewnie, żeby w takie szczegóły wchodzić. Chciałabym podkreślić, że zastaliśmy pewien stan. Dzisiaj mamy bardzo dokładny ogląd sytuacji i rok 2016 będzie na pewno rokiem wprowadzania wielu zmian, które mają na celu optymalizację wydatków, ale podkreślam, parametryzację też, ale nie ślepą parametryzację. Budżet inwestycyjny jest na poziomie 54 milionów i jest to budżet, który jest bardzo solidnie skrojony. Nie jest on budżetem, porównując do ubiegłego roku, który był pisany pod kampanię wyborczą, tylko te inwestycje, które są zaplanowane, one rzeczywiście są przemyślane, są dobrze przeliczone i realność ich wykonania jest bardzo duża. Warto powiedzieć, że ten rok 2015 jest rokiem szczególnym. Chodzi tutaj o zakończenie się jednej perspektywy finansowej i jeszcze jednak nie rozpoczęcie drugiej. To skutkuje tym, że nie mogliśmy jako miasto aplikować o dofinansowania różnych inwestycji. Mieliśmy też, zastaliśmy tak naprawdę, efekt pustych szaf, czyli brak dokumentacji technicznych na bardzo ważne inwestycje
w mieście, stąd też wymagało to czasu, abyśmy się do tego procesu przygotowali. Najważniejsze inwestycje tego przyszłego roku wymienił pan prezydent, natomiast ja tylko gdyby doprecyzuję, że poza tymi inwestycjami, które będą finansowane z budżetu miasta, czyli w ramach, chodzi tu o inwestycje drogowe, czyli chodzi tu o program remontów ulic i budowy ulic i te ulice pan prezydent wymienił, też będą inwestycje drogowe, które będą związane z dofinansowaniem. I tutaj taką jedną z istotniejszych zbudowa ulicy Wiosennej wraz z odwodnieniem. I to jest realizacja zaplanowana z dofinansowaniem z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, tak zwana schetynówka, budowa ulicy Szosy Zambrowskiej. I tutaj oczywiście pozostają jeszcze przygotowania do pozyskania środków, a na tym etapie dokumentacji technicznej dotyczących ulic, zjazd Wojska Polskiego i Sikorskiego. Jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące zakresu ochrony środowiska, najważniejszą tu z nich jest budowa kompostowni tlenowej. Przypomnę, że ta pozycja znalazła się już w budżecie na rok 2015. Była ona na poziomie prawie 10 milionów złotych. Tutaj wraz z całym zespołem dokonaliśmy oceny tego projektu i okazało się, że i sama technologia, jak i koszt jest niewspółmierne do efektów, które mielibyśmy osiągnąć. Po analizie zmieniliśmy technologię i będziemy budować tę kompostownię, gdzie koszt inwestycji zamknie się w kwocie 5,5 miliona złotych, czyli tak naprawdę zmniejszamy wydatek o połowę, uzyskując lepszy efekt końcowy. I ta inwestycja jest zaplanowana na rok 2016. Wraz, jeżeli chodzi o ten dział, wraz z budową PSZOK-u. Tutaj też zakładane jest dofinansowanie środków zewnętrznych. Takimi inwestycjami, które są, myślę, niezwykle istotne też dla mieszkańców miasta, to są inwestycje dotyczące filharmonii kameralnej, jak również hali targowej. Państwo już wiecie, bo śledzicie te wydarzenia. Opracowaliśmy ostateczną koncepcję, trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i na początku roku 2016 będziemy aplikować o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 8.3 dotyczące właśnie modernizacji hali targowej. Jest to niezwykle ważne zadanie. Myślę, że po uzyskaniu dofinansowania i sfinalizowaniu tej inwestycji wszyscy odczujemy, jak ta inwestycja była miastu potrzebna, staremu miastu. Tutaj myślę, że to będzie punkt zwrotny w ożywieniu tego terenu kluczowego dla miasta. Filharmonia kameralna również jest tutaj pan prezydent szereg zabiegów czyni i teraz po gdyby zmianie rządu staje się to jeszcze bardziej realne, abyśmy uzyskali dodatkowe środki i mogli te inwestycje zrealizować. Budowa budynku socjalnego rozpocznie się w przyszłym roku. Jest to związane z aplikowaniem o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego i tutaj należy oczekiwać realizacji tej inwestycji i poprawy jakości życia wielu rodzin. Proszę Państwa, warto tutaj dodać, że pan prezydent wdrożył szereg działań dotyczących pozyskania oszczędności i to na poziomie Urzędu Miasta, jak i jednostek podległych, zarządzania też środkami finansowymi, tu przy wsparciu pani skarbnik. Informowaliśmy o tym, że jest to w miesiącu chyba wrześniu, informowaliśmy na Komisji Oszczędnościowej, że jest to już poziom niemal 2 milionów oszczędności, które wygenerowaliśmy właśnie tymi często prostymi działaniami.
poprzez dociążenie naszych pracowników Urzędu Miasta konkretnymi zadaniami, a nie outsourcowanie ich na zewnątrz, czy też właśnie oszczędnościami w jednostkach podległych. Dodatkowo myślę, że warto też wspomnieć o projekcie, który rozpoczęliśmy. Na razie roboczo nazywamy to Smart City, który dotyczy unifikacji zarządzania różnymi procesami w mieście, a tak naprawdę efektem końcowym mają być oszczędności, które wygenerujemy właśnie w różnych aspektach życia i zarządzania jednostkami podległymi w naszym mieście. Myślę, że wszyscy to Państwo zauważycie po analizie tego budżetu, że jest on rzeczywiście skrojony proinwestycyjnie i te inwestycje kluczowe dla miasta właśnie znalazły swoje odzwierciedlenie. Jak wiemy, większość tych inwestycji zakłada dofinansowanie, jest więc związane z konkretnie z perspektywą, nową perspektywą finansową i z terminarzem, harmonogramem konkursu, który będzie niedługo ogłoszony, więc w miarę pojawiania się kolejnych konkursów będziemy aplikować te środki i na pewno będziemy realizować inwestycje ważne dla miasta. Dziękuję. Bardzo prosimy o pytania, mamy około 5 minut. Bardzo proszę. Jeśli można, dlaczego dochody własne są o 3 miliony złotych niższe niż w tym roku? Jest pańska. Tak. Jeżeli chodzi o dochody własne, w roku bieżącym mieliśmy dużo wpływów, jeżeli chodzi o refundację z tytułu realizacji projektów w zeszłym roku, których oczywiście na 2016 rok się rzeczy planować nie możemy. Poza tym mieliśmy wyższe wpływy w roku bieżącym z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie. To było takie wyrównanie tej opłaty, natomiast w roku bieżącym już ona będzie szła swoim torem. W związku z tym te dochody wypadły nam tutaj niżej. A dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości, te 9 milionów, troszkę ponad, to mnie tak troszeczkę za optymistycznie? To jest optymistycznie oczywiście i być może my mamy nadzieję, że się uda na tym poziomie je uzyskać, natomiast to wszystko będzie zależało od popytu. Tu głównie planujemy sprzedaż gruntów w podstrefie. Czy uda się to zrealizować? No, czas pokaże. Na ten moment jest to kwota realna jak najbardziej, no, pod warunkiem, że znajdą się nabywcy. To może tutaj dodam tylko, jeżeli chodzi o strefę. Państwo wiecie, że ukrótowaliśmy po pierwsze te działki, po drugie uatrakcyjniliśmy, czy też urealniliśmy ceny, te, które były jeszcze w zeszłym roku podawane. Przetargi zostały ogłoszone i na dzień dzisiejszy wiemy, że jest duże zainteresowanie tymi terenami. Wbrew powszechnej opinii dotychczasowej, że nie znajdziemy nabywców na działki w strefie. Myślę, że to zainteresowanie przełoży się na konkretne propozycje i konkretne efekty.